Jesteśmy na konferencji Energia 21 w Poznaniu. Rozmawiamy z panem Krzysztofem Zamaszem, prezesem poznańskiej Enei. Panie prezesie, które innowacyjne czy może nowoczesne rozwiązania mogą być dla firm energetycznych pomysłem na robienie najlepszego biznesu? W każdym obszarze biznesowym grupy energetycznej takim najlepszym przykładem w Enei to jest wytwarzanie. Budowa nowoczesnego bloku, który od strony sprawności, efektywności, jeżeli porównamy to z jednostkami, które na rynku istnieją, od strony rozwiązań, które są tam zastosowane, jest najbardziej sprawne. O kilka procent lepiej to plasuje niż bloki klasy 200-120 i to powoduje, że ta efektywność, ekonomia takiego projektu jest o wiele lepsza. W samej dystrybucji w zakresie przesyłu energii mamy bardzo duży obszar związany ze stratami energii w trakcie przesyłu tejże energii. I tutaj również te inwestycje, które grupa realizuje, to są inwestycje miliardowe. Dystrybucja rok do roku wydajemy około 950 do miliarda złotych. No powodują, że te technologie, które będziemy wdrażali w ramach również tych projektów innowacyjnych, ponieważ to, co się będzie działo, ta transformacja energetyki, wiąże się również z tym, że będziemy implementowali nowe rozwiązania, nowe technologie. Grupa i oraz grupy są bardzo chłonne w poszukiwaniu nowych pomysłów, dlatego też ta konferencja i też ta nasza inicjatywa związana z zaproszeniem studentów, doktorów, doktorantów, inżynierów do tego, żeby przychodzić z pomysłami, tak, żeby je skomercjalizować, jest na miejscu i na czasie. Jesteśmy zainteresowani, żeby zainwestować nasze środki, po to, żeby właśnie w zakresie efektywności pracy całej grupy poprawiać te wskaźniki. A co pan sądzi o rozwoju energetyki rozproszonej? Ogniwa fotowoltaiczne, farmy wiatrowe. Czy w Polsce jest przestrzeń na dynamiczny rozwój tego sektora? To wszystko zależy od systemu wsparcia. W przypadku energetyki odnawialnej, jakim są źródła wiatrowe, to bez systemu wsparcia, jakim są tutaj zielone certyfikaty, te projekty się najnormalniej w świecie nie domykają. Nie obrażajmy się na energetykę rozproszoną. Ona w przyszłości będzie miała swój udział w miksie energetycznym. W przypadku Polski również nasza grupa jest też zainteresowana tym, żeby aktywnie i mieć również jeden tutaj z filarów naszego biznesu w tej energetyce rozproszonej. Mamy te kompetencje, mamy kadrę, jesteśmy w stanie spokojnie takie projekty również realizować. Ale pamiętajmy o tym, że ze względu na bezpieczeństwo energetyczne państwa ten system musi mieć zawsze zagwarantowane dostawy energii do klienta końcowego, bo na koniec dnia w tym gniazdku ten prąd musi być i klient tego oczekuje. No, może być taki moment, że wiatraki przestaną się kręcić, bo nie będzie wiatru, słońca nie będzie, panele fotowoltaiczne nie będą produkowały energii, no i ktoś musi to zabezpieczyć. Dlatego przy bardzo rozsądnym i logicznym miksie energetycznym energetyki rozproszonej, energetyki konwencjonalnej, to jest docelowa przyszłość energetyki na całym świecie. To tutaj nie uciekajmy przed tym, wręcz odwrotnie, powinniśmy tutaj aktywnie w tym uczestniczyć.